To tylko wtedy, kiedy mamy zrytą bańkę. Chyba, że ktoś nas przeklął, ale wtedy jakby nie ogarniamy też rzeczywistości duchowej, więc mógł nas przekląć. Bo tak to przekleństwa się odbijają tam, przekleństwa tam. Wyjście z grzechu zawsze jest domeną tego, że ktoś bardziej poddany łasce Bożej, tym mniej grzechu. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli jeżeli ktoś jest w nieczystościach bądź w grzechu, to świadczy o tym, że człowiek się potępia w głowie i jest pod tak zwanym prawem. Żeby z tego wyjść, potrzebujesz radykalnie zaufać łasce Bożej i to także jest w nauczaniach. To przyjmuj swoje uwolnienie teraz. Ojcze, w imieniu Jezus anuluję wszelakie pakty. Puh, teraz w imieniu Jezus usuń się z niego, diable. Usuwaj się na mocy imienia Jezus. Usuwaj się z jego życia w tej chwili. Anuluję te przekleństwa w tej chwili w imieniu Jezusa Chrystusa. Anuluję te rzeczy teraz. Błogosławię jego życie. Błogosławię jego życie. Niech przejdzie pełne uzdrowienie. Niech demoniczne byty usuwają się. Niech ta energia odchodzi od niego teraz na mocy imienia Jezus. Niech się usuwa w tej chwili. Niech odnajdzie spełnienie w życiu. Niech odnajdzie spełnienie w życiu. Gdzie twoja żona? Masz żonę? Miałeś. Ojcze, niech ja anuluję te jakby konsekwencje tego, co się tam stało, duchowe w imieniu Jezus. Rozcinam te rzeczy na mocy imienia Jezus. Rozcinam ten żal, ten ból tego zagadnienia w tej chwili, bo czuję, że tutaj